26 czerwca, Paweł Pyclik, witam i zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego, które na żywo w TVP Opole, a także dzięki aplikacji TVP Stream na każdym urządzeniu mobilnym. Zaczynamy. Nowy pomysł na wieżę ciśnień w Nysie. Forteczna wieża ciśnień w Nysie ma nowego zarządcę. To młodzieżowa fundacja w działaniu. Plany? Obudzić z letargu wyremontowany w ubiegłym roku obiekt. Fundacja ma wiele pomysłów. Wydzierżawiliśmy forteczną wieżę ciśnień od 1 czerwca. Planujemy tutaj, tak naprawdę już rusza sauna, tarasy widokowe, ścianka wspinaczkowa. Można się z nami skontaktować poprzez naszą stronę wdziałaniu.pl. Rezerwować właśnie ściankę wspinaczkową, także fajna zabawa dla całych rodzin. Dodatkowo właśnie niedługo, mam nadzieję, że uda nam się zrobić tutaj restaurację oraz salę do spa. To były pomysły nyskiej młodzieży. Do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.